Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Diablo 3 Głębokie Szczeliny. I dzisiaj idziemy barwem, zastanowiłem się nad szczeliną 62 jednak. Chyba, że gdy zrobimy to, zrobimy o wiele wyższe. Więc najpierw 62. O 2 level wyższy niż ostatnio, ale ostatnio były ogromne pechy. Więc teraz powinno być łatwiej. Gotowe. Dowiedz się, żeś godzien swego dziedzictwa. I jesteśmy. Atakujemy przeciwników. Nie wiem, jest elitka czy nie jest. To ją atakujemy od razu z gniewu. Berdy skiera. Już widzicie, trochę ciężej niż ostatnio z tą elitką. Więcej obrażeń ma i życia i wszystkiego. I ale atakujemy ją. Żwawo. I na razie jesteśmy do przodu. Ale ostatnio jakoś lepiej, łatwiej się wydawało. Ale i tak może nie będzie zbyt trudno. Mam taką nadzieję. Ale nie wiem, jak to będzie w praktyce. Bo może być kiepsko, może być też bardzo dobrze. O, tu mamy dużo przeciwników. I wszystkich ściągamy. To z tego, to z tego. Ale wszyscy pójdą. Ale w miarę się trzeba skupić na elitce. I przy okazji jakichś tam innych przeciwników atakować. Już pół życia. Padło. I w to samo miejsce nas odwróciła. Symulator bólu by się przydał, ale egzotyczna alteracja jest lepsza, bo nie miałbym pancerza tak dobrego. Bo te odporności większe. Ja mam mniej niż ileś tam procent życia, się bardzo przydadzą. Już 50. I tutaj też są. Tutaj też atakujemy. Ale trochę trudniejsi przeciwnicy, więc trochę dłużej na to schodzi. Przynajmniej tak, bo staram się iść ekspresowo. Ale nie dostać meteorytem. Na razie jest dobrze. Chociaż mogłoby być zawsze lepiej, ale nie ma elity. Ale są za to inni przeciwnicy. Bo nie jestem ustawiony na elity i muszę się ustawić, żeby zrobić wyższe szczeliny. I teraz bierzemy gniew Berdeskiera, żeby wszyscy popadali równo i równo w miarę popadali. Jedziemy dalej na przeciwników. Jakaś kapliczka, to weźmiemy za niedługo. Wyładowania, to śmigamy. Oraz więc trochę trzeba podgonić ten czas. Ładowania niby, że dłuższe, to i tak na podgonienie czasu wystarczają. Ale teraz ładnie ta elita pada. Dwie elitki od razu ciągniemy, uciekamy stąd. Nas nie zamroziło. Ale fajnie, że dwie elitki od razu popadają. A, bo tu jeszcze są. To jednak nie do końca popadali, ale już teraz popadają, bo mamy krzepę. Też nie wiedziałem, że oni tu są, to byśmy też zahaczyli. I prawie za kolejną elitkę jest w miarę dobra. I nadal obawiam się strażnika szczeliny, który może być też niedogodny dla nas jak ostatnio. Będziemy musieli uciekać, przez co tracimy czas. I tego też zaatakujemy. Potrzeba więcej czasu. I tu obelisk jakiś minąłem. Postaram się zbliżyć tą elitkę. I podtrzymywania. To idziemy ze wszystkiego. Atakując. Do piekła psie. Też. Nie jestem jeszcze gotów. Też atakując. Mamy gniew Berdeskiera. Migamy. I elitka momentalnie padnie. Jak zaatakujemy, widzicie, momentalnie pada na takiej szczelinie. Bo tu różne premie działają. Gotowe.
Stał gniew Berdeskiera. Kontynuujemy. I dobry czas jest. Coś przeciwników już brak. Ale już są. Momentalnie padają z gniewem. Dałoby się zmniejszyć czas odnowienia, i trzeba było z czegoś zrezygnować. Z obrażeń, a to wtedy wychodzi na to samo. Chociaż nie do końca. Może zmieni jakąś umiejętność na to. Uciekamy. Wrażeni zostaliśmy, ale nie zaatakowani przez tamtą część. Niszczymy ich. Wróciłem do zdrowia. Zniszczeni. Idziemy dalej. I widzicie, czas w miarę dobry. Elitka jest tu. No to od razu gniew Berdeskiera. Powinna popadać szybko. Widzicie, jak teraz pada. Jak ten gniew wejdzie. Kumuluje się z tą falą i innymi rzeczami, to naprawdę powstają duże obrażenia. Czas jeszcze lepszy niż ostatnio i w ostatniej szczelinie. Więc może teraz o 3 albo o 2, od 60 o 2 będę skakał. Będzie wtedy lepiej, bo niepewnie. Teraz szybko, szybko. Elitka kolejna, nie lubię tego takiego dużego. Bo on ma zwykle siłę w łapie i ściąga, jak widzicie. Jak jeszcze to się dołączy, ale już pół życia stracił, wyciągniemy go z tego, żeby zaatakować. Nie będziemy musieli nawet skoku, albo użyjemy skok i już momentalnie padnie. I padł. Idziemy dalej. Zobaczymy, do jakiej szczeliny uda nam się dojść. I ci też popadali. Nie dam się zatrzymać. Nie lubię takich rozgałęzi, bo wtedy nie wiem, gdzie iść. Ile tu będzie źle, ile tu będzie źle. Ale znając mapę, mogę określić, gdzie może być przejście. I określam, widzicie, z dokładnością. Tu mogę przejść, ale nie wywróżę, co będzie dalej. Może już wtedy nie być drogi. Zaraz strażnik będzie, który może nam tu zagrozić. Czy będzie to Rakanos? Potrzeba więcej czasu. Jak na czarodzieju. Albo ten, co się dzieli. Albo Hamelin, albo jakiś jeszcze inny, który mi nie odpowiada. Teraz tu jest dużo wrogów, ale ogólnie idziemy prędko. To piekła psie. O, tu jest dużo. Fajnie. Potrzeba tu też czasu. Są. Ale tracę czas na takich słabych. Chcę coś mocnego wyszukać. Też za słabi. O, i tu fajnie. Jest jeszcze Lica. I uciekamy, uciekamy, bo zaraz nas zniszczy. Okej. Okay. Uda nam się uciec. I z shifta wszystkich pościągamy. W miarę możliwości elitka popada. Elitka popadła. Obelisk jest jakiś rozpłatywacz. Obelisk szybkości. Zupełnie niepotrzebny. Jednak żeby nie zaatakował nas rzeźnik, może się przydać. Nie jestem jeszcze gotów. Spróbujemy z tego, żeby tylko czasu nie marnować. Ale widzicie, bardzo ładnie idzie z tym strażnikiem. Póki mamy gniew, później może iść kiepsko. Żeby nas tylko nie zaatakował. Próbujemy, chyba już minął gniew. Ale i tak nie jest najgorzej z tym strażnikiem, bo już pada. Najgorszy strażnik, a nie zrobienie szczeliny, bo można zrobić szczelinę, a strażnik rozwali. Nie jestem jeszcze. Teraz, żeby tylko nie paść. Życie. Nie tylko. Ale to mu coś przynajmniej robi. Atakuje ścianę. To chyba o templariusza się rozbił rzeźnik. A jak już zaatakuje, to można zmienić kierunek. I wtedy się nie spostrzegnie i może paść. Właśnie padł. Jeszcze lepszy czas niż ostatnio. Mimo że trudniejsza szczelina. Pozostało 5 minut ileś tam. Sekund. Sekund też.
Otwieramy na razie wszystko. Czego ci trzeba? I kręcimy sobie oto nadal. I weszło. Bardzo ładnie. 61. Będzie potrzebne w porażniku. Dokręcimy do, powiedzmy, 72 ten kamień. Stopniowo. Ale bardzo dobrze, że nam tak znakomicie poszło. W porównaniu do moich poprzednich osiągnięć. I dobrze, orek. Gotowe, level. Co możemy tu dać? 4 punkty. Także 4 punkty. I tu. Także tu. I księga Kaina. Identyfikacja przedmiotów. Mamy różne rzeczy. Mierzdząca to nie. To z fiordów. Nie. To też nie, bo już mi niepotrzebne. Ekstrian też nie. Uściągliwość za słaba, a to wcześniej był Jordan. Też było, więc już wszystko. Ponownie będziemy szukać spodenek. Nie spodenków, tylko spodenek. Które można tu spotkać. Wywalamy to, co nam niepotrzebne, żeby nie zaśmiecał ekwipunku. Kadala, spodnie i próbujemy to zbyt drogie. Wylosować. Nie spróbowaliśmy, nie wylosowaliśmy. Opoka nieśmiertelnego króla. Tutaj takie, to też takie, w miarę dobrze. Czy tak się wylosowało? Ile teraz pancerza? 23, tak o. A tu więcej. Następna szczelina, którą będę atakował, to 64 albo 65. Zobaczymy, czy uda się, a jak nam się uda, będę wyżej. Nie sądzę, że uda się wyżej niż 70, jednak może kapliczki i premie się udadzą, że akurat tak się złoży. Myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie i czekajcie na kolejny odcinek. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!